Co kryje ten mroczny korytarz, na końcu którego jest ciemno? Siemanko. Cześć, siemanko. Witamy was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażemy wam fajny ośrodek wypoczynkowy. No i możemy wam powiedzieć, że zrobiliśmy tu taką małą obszajkę na parterze i jest ogień. Idziemy wyżej. Zostańcie do końca. Zapraszamy. Zapraszamy. Adi się szykuje. Sprzęt wyciągał. A my, patrzcie. To bardzo do góry nie będę pokazywać, ale my przyjechali, a nas przywitał śnieg. Przyjechaliśmy na narty. Tam jest jakaś łazienka. O, zlewie w kuchni, zobaczcie. Uwaga, głębokie wykopy. Jakieś okienko do podawania naczyń do mycia. To też kolejne okienko. Adi mnie straszy lampą błyskową. Tu mam jakąś kuchnia. Tam na dworze w ogóle ludzie są. Bo tu jest sklep. Za bardzo nie możemy się pokazywać jeszcze z tymi lampami. Tak na szybko wam pokażę. Patrzcie, w ogóle tu jest blisko drogi. Tu jest auto, a za tą ścianą po lewej już jest sklep, który normalnie działa. Patrzcie, maszynki do krojenia. Jakieś stoły właśnie do przygotowywania różnych. A tu macie, nie wiem co to jest, pojemniki na jakieś może kartofle obrane albo coś jeszcze innego. Piec. To jest jakaś szafa na właśnie na talerze. Tu też magazyn chłodniczy. Magazyn kawki na ten. Na herbatę, cukier, kawa. No. Dosłownie, tak jak powiedział, tak jest. Herbata, cukier, kawa. Widzisz, jasno widzi. My akurat właśnie teraz znaleźli samki i to z 10 par albo więcej i to nawet całkiem jeszcze do użytku. No. Łyżwy. A tu mamy łyżwy. No jak to był taki ośrodek typowo zimowy, no to wyposażenie też zimowe. Typowo zimowe. Typowo zimowe, no. Tutaj akurat właśnie chyba my trafili do jakiegoś magazynu. Są leżaki, tam na parterze je było widać też. W sumie to jest parter, nie? Tak. No bo to z jednej strony jest parterem, a z drugiej piwnicą. Regały na jakieś sprzęty właśnie. Tutaj masz talerze, kubki, uważaj, żeby się nie... Ile kubków? Bunki, talerze. No, wszystko. Dwóch sztuka, jeszcze nie otwarto. Miski. Bo... folii. Folii. To są nowe talerze, a popatrz na nie, jakie one są stare, nie? No, no, jedna stara. To jest taki typowy PRL, nie? To się tak kojarzy każdemu od razu. No, te brązowe talerze, no. No, z tym rantem. A co, zobacz, co jest na tym talerzu od spodu. No, zobacz, te kubki, nie? O, te kubki to... To chyba najbardziej PRL-owska rzecz. To ja to jeszcze pamiętam z kolonii, albo nawet z zielonej szkoły, czy coś. My w szkole mieli takie kubki na mleko, czy tam na kakao, zależy. Dobra, to dajmy. O, co tam jest? Lubiana Made in Poland. Ale na razie nie zauważyłem, o ile właśnie były i są tutaj jakieś zimowe
takie wyposażenie, no to ludzie przyjeżdżali tutaj w zima, a nie widzę tutaj na przykład choinek, bo często się zdarzało, że choinki były, nie? Waga, staro, ciężarki zardzewiały. Pewno to jakiś pargałów takich. Aluminiowe łóżki, nie? No. No ta twoja lampa ci przyczymia. Jeszcze zapakowane. Mm-hmm. O, tak nie do końca. Karton nie zamknięty. Dwutysięczny rok, no milenium, nie? Aha, no. Pokaż ta szklanka. Szklonka to jest. Kielon normalny. Fajnie, ale upalcowany, chyba że my nie pierwsi go stąd wyciągamy. Ta patera na ciastka, nie? Ja tam. Dobra, no to co w sumie ta, nie wiem jak powiedzieć, piwnica parter mamy sprawdzone. To jakiś nielegalny alkohol był? Dobra, tym akcentem zakończmy to piętro. No i dobra, tu my nagrywali początek. Tu jeszcze jest jakoś portiernia. Albo coś podobnego. Zajrzymy tu. Kierownik ośrodka tu siedział. A u kierownika ośrodka w szafach jakieś dokumenty. Wieszak. Lampka. Dokumentów nie będę z bliska pokazywać. Kalendarz mamy z 2001 roku, ale to nie jest ten rok. Na pewno. A tutaj są jakieś fartuchy. Tam jest jakiś korytarz. Przecież na pierwszym piętrze, ale za chwilę tam pójdziemy zobaczyć. Zajrzymy pierw tutaj w ta strona, ale jeszcze najpierw jakiś magazyn. O, mamy. No, o i choinki właśnie. To jest choinki, masz choinki. To są też jakieś kieliszki, piłkarzyki. Piłkarzyki, no. Siatka do pingla. Mhm. Do polot. Łóżko zapasowe. Jabłuszko. Jabłuszko pod dupa. Mhm. Dobra, to idziemy. O, a to mi w ogóle wygląda na jakoś chyba świetlica. Ktoś drzwi zostawił w ogóle stołkiem. Świetlica dlatego, że tu tak jak widzicie stół do ping-ponga nierozłożony. I kolejna wskazówka. Poletka do ping-ponga. Ping-pong. Tutaj jest stół do bilarda, albo tak wygląda, ale co jest dziwne, że on nie ma... No. Normalnie oszukany stół. O, a tam jest jakiś barek. Idziemy zobaczyć. No nie ma, nie? Cały. Szczęśliwego roku. Flaga nasza. Jakieś właśnie umywalki jeszcze. Tu nie ma nic. Ten napis jest w ogóle ze styropianu. No. Styropian. Te meble z drewna są fajne. Wszędzie jest ich tu pełno. Adi fotoreporter. Ale patrzcie jakie fajne wzory tu są na ścianie. Wielkie to. O. Sala telewizyjna bez telewizora. Ale stołki są. Takie trójkątne okno. Tam jest w ogóle jakiś taras. Świetlica. Wejście jak na stadion, tunel. To wygląda jakby jakiś ten. Jakby nie świetlica, ale bardziej jakiś parkiet do tańcowania. No. Już wszystko więzienie. O, są drzwi na ten taras. Tu taki fajny kominek.
jakieś cegły albo imitacji. Tu jest potem jeszcze jedno piętro do góry. A teraz właśnie zobaczymy, co jest, co kryje ten mroczny korytarz, na końcu którego jest ciemno. A ten korytarz kryje schody i kolejne piętra. Główny wyłącznik prądu. Taka normalna wajcha. Nie będziemy się tym bawić. Idziemy zobaczyć, co jest tu. Magazyn bielizny czystej. Zobacz, czy to jest otwarte. Nie, czyli nie ma tam czystej bielizny. Rzeczy. Jest, tu są drzwi otwarte w środku. Jest. Prześcieradła. Wygląda właśnie na pościel. Poduszka jakoś tam leży też. Coś mi się wydaje, że trafimy na ten. Na pierwszą przeszkodę. Jako? Ten pokój obok. Drzwi zamknięte? Drzwi zamknięte, no. A tu w ogóle są te radia stare. I patrzcie, ile ich tu jest. Jedno. Tu rozwalone drugie, trzecie, tu następne, albo mogę pokazać z bliska. No tu w szafie jest. Tu też są te radia. Też. No sporo tego tu jest. Tu my znaleźli już pierwszy pokój i to całkiem fajnie wyglądający. Kołdry. Fajna ten, tacka z AGH. No. Tu w ogóle niektóre rzeczy wyglądają, jakby nie były od tego 2010 roku i no później przyniesione, nie? Trzeba by na jakichś słoikach sprawdzić daty ważności, ale fajny koń. Taki powóz tam jest. Się błyszczy. A zobacz z tyłu, czy coś jest napisane, kto to wykonał albo coś. No, ale dużo ludzi to wykonało. Jakieś Aśki, Kaśki, Moniki i inne. No, to postarało się po prostu. Ferie 2003. A tu gazeta, może to na tej gazecie coś pisze. Zobaczmy. 2016. No, to znaczy, że ktoś tu był. 2010. Wiemy, że ten ośrodek jest zamknięty około 10 lat, ale 2016 to jest dużo za późno, żeby wskazywał data tego zamknięcia. To zaś jakiś albo magazyn, albo już po zamknięciu to zostało tu przyniesione. Przyniesione, no. Pokój, pościele. Szafki. Dużo pościeli, bardzo dużo pościeli. Łóżka jeszcze w poprzek postawiono. Tak naukładane, że ta pościel sięgła wyżej niż parapet. Na tym poziomie wygląda, bo tutaj jest z tyłu dość wielki teren, nie będę go pokazywać, ale na tym poziomie właśnie dużo pokoi, a w zasadzie chyba wszystkie. Patrzcie, jaki ten fajny. Jakie te łóżka stare. No i tak jak widzicie właśnie, tam jest wyjście i z każdego pokoju są schodki na dół. Dość taki wielki plac jest z tyłu i no i pewnie każdy mógł sobie wyjść tam i pooglądać. Łąże. Odpocząć. Wiesz, co mi się podoba na pierwszy rzut oka? Co? To właśnie te połączenie, to przemieszanie tych jakby lot. Bo tam była gazeta z 2016, a teraz ta pościel, że oglądał 83 rok. A to na pościeli też są daty? Tak. To tego nie wiedziałem. Tu jest kibelek, patrzcie. Tu ich na pewno jest dużo więcej, ale pokażę wam ino jeden. Kibelek. Kabiny prysznicowej nie ma i nawet nie wygląda, że tu kiedyś była. Było, bo ten. Śladu nie ma. To bardziej wygląda, jakby tu była jakoś. Nie wiem, taką wolno stojąca bez tego. Nie, bo nawet na tym brudziku nie ma śladów. Widzisz? No. Ale standardowo baterie wszystkie powykręcane, wszystko co złą ze ścian poznikało. Teraz muszę się dostać przez tamte drzwi. Na drugie jakby skrzydło.
kolejne pokoje, które właśnie też wyglądają bardziej na jakieś magazyny albo... O, to był jakiś w ogóle pokój dziecięcy. Patrzcie, jakie tapety kolorowe. Jakieś misie tu są. Misie, no, zabawki. Zabawek dużo. No, fajne. Mogło tak być, że jedno, że to był ośrodek wypoczynkowy, a dwa, że po prostu ktoś, właściciel, że tak powiem, mieszkał tu po prostu, nie? Co tam masz? Zająca. Zająca, no, na te, na święta. Wielka, wielkanocne. Puzzle z jakąś koniną. Koniną, to pójdźmy tam trochę dalej, tam przeleżę. Wącki. Nie obal czegoś. Dobra, a ja zajrzę tymczasem tu. O, jeszcze stare kasety, wideo VHS-y. Tam kolejne puzzle na dole. Puste pudełko. Patrz, Adi, na to. To jest nupla. To jest do nupla od dziecka. By ktoś nie wiedział, co to jest nupel, to smoczek. Gość w dom, Bóg w dom. Nie, patrz, ja znam. Ta latarka, no. Ta latarka, na te wielkie baterie. Kwadratowe takie, nie? Tych baterii już nawet ciężko kupić teraz. O. Ale no, nie ma. Nie ma nawet. Jakiś pokój większy. O, w łazience nawet pralka jest. Kuchnia. W tamtych nie było kuchni, nie? W tamtych nie było kuchni. No, to wygląda jakby, nie wiem, tam były bajtle, a tutaj, nie wiem, dorośli. Dorośli. A tu są w ogóle jeszcze na piecu pozostałe patelnie, kielnia, widzicie, łyżki. Tam w szafkach też pozostało całe szkło. A ja mam termometr. I termometr pokazuje... Nie wiem, ile pokazuje, bo mi się odbiło światło. Wygląda na 3 stopnie, a Fahrenheitów. Jakieś żółwie pluszowe. Tutaj w ogóle na ścianach jest więcej pozostawionych rzeczy, właśnie obrazki, jakieś tam krzyże, zegar. 2016-69. No i coś mi światło wariuje. O, przestało. Kolejne piętro, już drugie. O, a w ogóle do góry jeszcze są dwa. No, dwa. Jaki fajny widok za oknem. Wy tego nie widzicie, bo światło świeci za mocno. Prawie do zamieszkania, co? Kaloryfer, jak każdy z piec. I już widzę telewizor. Chyba w pierwszym pokoju, w którym został telewizor. Łóżka przygotowane. Wyglądają albo jakby miał ktoś tutaj przyjść, albo jak wychodził. Pościel pościągano. Tu jest łazienka, to też jakoś łazienka, taka wanna, do której nawet Adi by się nie zmieścił. Fajne, nie? Ale żeś znalazł. Tyś trafił w dziesiątka z tym kluczem, Adi. Jak to fajnie wygląda. 2020, bardzo brzydki obrazek. Nie pokazuję dalej. I tak już było go widać. Łóżka. Łóżka czy łóżko? Łóżka, dwa. Ale prześcieradło takie... Prześcieradło, tak oby to jest jedyne zrobił dwójka, nie? No, takie to mi się podobają. Stolik, 6 osób, szafa, szuflady, ja raczej nie widziałbym tych analogowych. Tu jest zaś te radio, których wszędzie jest pełno i było ich kilka w tym magazynie. Telewizor ogromny i na pewno ciężki. No. Ale patrzcie, jak to fajnie wygląda, taki pokoik. Przyjechać. Chwila, bo Adik mi tutaj zasłonił. Przyjechać się, odpocząć fajnie w góry. Taki pokoik. Jak na tamte czasy, to wydaje mi się, że to był luksus. No, to był jakiś lepszy pokój, bo osobno jest, widzisz. Łazienka osobno to. Pokoje takie lepsze. Większy w ogóle.
Może być, że to jak na ten, na koloniach, jak były dzieci, to tu byli nauczyciele. To weź ten, weź zamknij te drzwi i połóż to tam, to na okno weź. Tutaj powinien być nagrany osobny odcinek. Tajemnica pokoju 201. O, patrzcie na to, co tu się stało. Ktoś szykował chyba kaloryfery do wyniesienia. Ciekawe to jest. Ciekawe. Pokój trzyosobowy. Też przygotowane pościele, łóżka, obrazki. Nie wiadomo czemu pościągane ze ścian. Co? Jest? Jest. 87 rok. Który? 87. No to co, po tym 2000 tam powiedzmy 10 nikt już nie sprawdził. Nie sprawdził, czy to tej, to jest, czy tego nie ma. To czytaj. Tapczany, kołdry, pościel, poszewki, szafki nocne, ława, fotele, krzesła, lampki nocne. Radio, elementy dekoracyjne, koce szare, koce beżowe. To co widzieliśmy po te klucze. A tu mamy kolejny pokój. Chciałoby się powiedzieć, że one są wszystkie takie same, ale tak nie do końca, nie? Bo oprócz tego, że ilości tych łóżek się, no to wiadomo, że to się różniło, bo były różne pokoje, dwuosobowe, trzyosobowe, cała podłoga się tu ruszyła, wszystko się podniosło. Ale i właśnie te wyposażenia się bardzo różnią. W jednych pokojach, powiedzmy, było dość wyposażenie bogate, a w takich właśnie tutaj może jakichś pracowniczych albo nie wiadomo, to w zasadzie nie było nic. No łóżka, fotel, stolik i w zasadzie tyle. No a tam widzieliście przed chwilą stół z krzesłami, szafy, telewizory, radia, wyjście w ogóle na jakiś taras, także a na dworze śnieg cały czas leci, przywitał nas śnieg tutaj, fajnie, bo dawno my śniegu nie widzieli. To jest co, jakiś piec chyba, nie? Taki akumulacyjny. Ostatnio miałem problem, żeby powiedzieć akumulatorownia. No właśnie, a część kaloryferów wisi normalnie, część widać właśnie tak jak tam przed chwilą, że przygotowane do wyniesienia, więc ktoś to może szykował, nie wiadomo. Tu dwuosobowy pokój, podobny do tamtego, w którym była ta pościel. Dwie szafeczki. No, standard. Łóżka, jakiś fotel, balkonik i tyle. Co tam widzisz? Pomieszczenie służbowe. Ale jakieś małe to pomieszczenie wygląda. Taki magazynek. Tam coś jest. Kurde, muszę drugą lampę załączyć, poczekaj chwilę. A teraz troszkę więcej widać. No a patrz, jako tu jest fajna lampa. Szkoda, że szczaskano, ale i tak jest fajna. Ale tu są jakieś te... Tu jest zaś ta ramka z radia. Pewnie jest radio powyrwane. Tam leży ta reszta, widzisz? Tam dalej. Tu. Tam też, no. Tutaj po takie fajne radio. Ale kaseciok stary. Kaseciok, no. Ale fajny. A tu jest jakieś pomieszczenie piętro niżej. Jakaś tajna skrytka. Idziemy tam? Idziemy. Czekaj. No pomału, bo tu się idzie zabić przez te wszystkie klamory. Ty, ale to wielkie jest tutaj. Ja teraz chwila, będzie ciemno i będzie cząś. Uważaj, bo ten środkowy stopień się bardzo ruszył. Rower. Jest rower i wygląda na całkiem sprawny. Stary rower. O, a patrz, ile tu jest tych lamp. Pełno tych lamp, które były w tych pokojach. To? Maszynka. Maszynka do chleba, taka stara, co trzeba było kręcić samemu. Pamiętam, taką maszynkę też miałem kiedyś. Ten czerwony rower. W ogóle pajęczyny mi się poprzyklejały. Czyli ten jest lepszy, bo czerwony, czyli jest szybszy. Szybszy, no właśnie.
Właśnie te lampy, ale nie ma kloszy, nie? Nie ma kloszy. Znaczy tu jest jakiś był chyba. Aha, poczaskany. Poczaskany, no. To wygląda jakby to były pudełka z tych lamp. Pudełka, no. To są jakieś kartony. Nie, to nie są kartony, to były jakieś przykładki. To są co, leżaki albo... Takie, albo krzesło takie. Ty tak chwila dłużej, to by mi tu normalnie ręka z tym aparatem zamarzła. No, ja już mówię, że 3 metry i mi tyle dyskomfort związany. Dobra, wygramuliliśmy się z tej dziury. Adyk jeszcze idzie. Telefon. No, ale telefon fajnie. Fajny, nie? Ten taki... Trzeba kręcić nim, a spróbuj, no, czy działa. Nie wiem, nie odbiło. No po tylu latach to, ma prawo. Dobra. Dobra. Płyty jakieś, idziemy dalej. Coś taki... Bieda edition. No, maluśki, nie? Ale dwa łóżka są, widzisz. Po prostu łóżka i nic więcej, no. Tam w tamtych szło na środku tańcować, a tutaj lepiej nie, bo jak się ktoś by kopnął w mały palec, to tragedia. I zbliżamy się do ostatniego piętra. No to już chyba bardziej jakiś strych będzie, co? Bo tu tak niefajnie wygląda. I... Może ktoś ukradł hydrę. Nie. Nie ma, jest tam w środku. Coś tam jest w środku. A, strych i to był jakiś magazyn też. Tak jak widzicie, łóżka tu są. Stołki jakieś. O, telewizor zapasowy. Nosze. Nosze? To jest jakiś leżak chyba, nie? Kaloryfer wisi, to jest łazienka. No, ale ten już bardziej wygląda jak jakiś pokój. No, tu wygląda fajnie, bo jest... Nie ma tyle na nosze. Ty, a może faktycznie to było do kolonii? No. Że przyjechała tam grupa z jakiejś szkoły, no bo popatrz, tu są dwa łóżka, za mną też są dwa łóżka, następne szafki, po jednej szafetce. Szafki, tu jest przejście i kolejne to samo, tu też są dwa łóżka, a z tej strony są trzy, bo no bo jest szerzej, nie? Bo jest szerzej i się zmieściło. Tu by się dzisiaj kończyła nasza wyprawa. Udało nam się dzisiaj zwiedzić bardzo fajne miejsce, jak widzieliście. Pod tym filmem, jeżeli wam się spodobał, możecie standardowo zostawiać łapki, komentarze, możecie też zasubskrybować nasz kanał, jak zawsze, no i widzimy się w kolejnym ciekawym miejscu. Na razie.